Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Dzisiaj będziemy grać oczywiście tryb Fortnite, jak już pewnie wiecie z tytułu tego filmu. Moi drodzy, na nowej kierownicy zobaczymy jak mi pójdzie na nowym sprzęciku. Jak będzie mi szło. Ale zanim sobie to zaczniemy, to wiecie co, musimy sobie otworzyć wszystkie wellspiny. Trochę hazardziku na początek odcinka nie zaszkodzi. Wellspin, i tak, ja tu mam jakieś gifty. Proszę bardzo, otwieramy. Czy wypadnie coś ciekawego? Powiem wam, że ostatnio nie mam szczęścia tutaj w wellspinach. Takie coś mi wypadło. Takie coś. 1M i 250 tysięcy. Mam już ten samochód. Uła, niezły dropik. Zobaczcie co mi tutaj wyskoczyło. Nice, to już mam. To już mam. I to już mam. Okej, wszystko sprzedałem. Okej. Tutaj jakieś takie drobne tematy. Jeszcze mam te zwykłe wellspiny. Czasami też tam coś dropi ciekawego. Uuuu, nowa Horizon Edition. Zostawię sobie ten samochód, to wam sprzedam za jakiś bezcen na streamie czy coś. Dobra, tu mam jeszcze dwa wellspiny i jeszcze w wiadomościach chyba miałem jeden, nie? To sobie zaraz zobaczymy. 130 tysięcy, okej. A nie, to chciałem. I tutaj mamy jeszcze dwa. Tak, dwa super wellspiny. Hops. McLaren się dropnął. Chyba go już mam. To od razu sprzedaję i... Okej, to też już na pewno mam. Sprzedajemy, no i to tyle. Także co, lecimy do eliminatora. Teraz zajebiście będzie, bo zobaczcie, na kierownicy mam przyciski. Więc mogę wyzywać kogoś na pojedynek, nie muszę sięgać, wiesz, gdzieś tam ręką popada czy coś. Także od razu kogoś wyzywam na pojedynek i elegancko. Będę mógł szybciej to robić teraz. Nie mogę jeszcze sobie obracać kamerą, to czasami się tam przydaje, żeby się rozejrzeć, gdzie są jakieś dropy czy coś. Po prostu kręcę sobie wtedy kółka i patrzę w ten sposób dookoła. Albo właśnie sięgam popada, żeby zobaczyć kto za mną jedzie, kto mnie tam atakuje lub nie. Sprawdzałem czy mi ręczny działa. Czasami coś nie ładuje go za dobrze. Ale tym razem działa, jest gicior. Patrzcie na to, Audi RS4 z szóstego poziomu. Co ty dajesz, gościu? Zabieramy. Oczywiście. Już na sam start? Ja już tam widziałem, że ktoś zdobył sobie z czwartego poziomu furkę. Ale ja mam od razu z szóstego, to nie są żarty. Jedziemy do środka, chyba już jestem w strefie, zdaje się. Jedziemy szukać jakichś ziomeczków do walki. Oczywiście, że tak. Dobrze, jadę. O, ktoś tutaj jechał, ktoś tutaj jechał. Jakoś chyba wolno, więc... fuck. Wsteczny, wsteczny. Tutaj trzeba tak wcisnąć gałkę teraz, żeby wsteczny wrzucić. Jeszcze nie jestem do tego przyzwyczajony. Czekaj, torami go dogonię. I tak, jesteśmy właśnie teraz, tak jak mówiliście, jesteśmy blisko strefy. Nie, dojeżdżamy do tej ściany takiej. I ja go spróbuję złapać i od razu pojadę w drugą stronę jakby, wiecie o co chodzi. Musimy sobie na most skoczyć. O, chyba będziemy jechać nawet autostradą. Zdaje się, że raczej na pewno. Gdzie on tam pojechał? Gdzie on? Stoi gdzieś, czekaj. Może furę zabiera. Gonimy go, gonimy, 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 tutaj jest. Mam cię, mam cię, mam cię. O nie! O fuck! Co się stało? O nie, ale... Ale nie, fart na początku! Czekaj, czekaj, ja tu pojadę jakoś może. O, co teraz zrobić? Czekaj, jadę przez miasto, może tu się wbiję. I tu chyba ściany będą, ale są tory, dobra, torami pojadę. Torami się pojedzie i tu się wyskoczy zaraz. Nie będzie tak źle. Ale go na pojedynek wyzwałem, no kurde. W taki rów. Dobra, gdzieś tutaj sobie skręcimy, hops. Będzie dobrze, będzie dobrze. Gdzieś tam został, chyba się poddał. On sobie tak o... Jechał, nie wiem czy wziął ten tryb z przypadku, włączył i mu się wczytało, nie wiedział nawet co. W każdym razie, co jest ważne dla nas, to to, że mamy szósty poziom samochodu i dostaniemy teraz siódmy poziom samochodu.
Także to nie są żarty. Teraz już naprawdę szybką furę będę miał. Siódmy poziom to jest naprawdę koks. I to będzie mój drugi samochód w eliminatorze na pierwszym dzisiaj meczu. To jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Dobrze, i dojeżdżamy sobie. No gościu się poddał chyba, no tam szans dużych nie było. Zwłaszcza, że tam chyba trochę źle zjechał czy coś. Mógł okrążyć jeszcze miasto autostradą i pojechać na przełaj. To by może mnie pokonał, nie? Dobra, co wybieramy? Urusa, kurde, oczywiście. O, shit. Już Urusik wleciał. Czy pamiętacie, jak ja się cieszyłem na jakieś Porsche? Czy to była Panamera, czy co to było? Panamera to chyba była. I na takich wertepach jechałem. Nie dało się tym jechać w ogóle. Okej, ktoś tu goni, ktoś tu goni, ktoś tu goni. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Ja się nie boję, ja się nie boję. Chodź, ziomek, ale zwiał. O, siep. Jak ucieka? Ale się zagapiłem, ech. Gonimy gościa. Dawaj, Urus. Coś czuję, że on będzie taki zrobiony chyba na offroad nawet. Ten mój Urusik, zaraz zobaczymy. Gonimy tam jakiegoś gościa. O, czekaj, tu się ktoś pojawił, tu się ktoś pojawił, tu się ktoś pojawił. Niebieski jakiś samochód. Ale tutaj już jestem rozpędzony w tą stronę, to chodźmy tu. Ależ on brzmi, nie? Ten Urus. Kurde, nie mogę wykręcić, on nie da rady nim skręcać. Aaa, ktoś się tutaj wyzwał na pojedyneczek. No nic, trudno. O, mamy kogoś, mamy kogoś, mamy kogoś, mamy kogoś. Chodź, 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 już go zatrąbimy. O, jaki niefart! O Boże, co to było? Co? Gościu, dawaj, jedziemy na pojedynek. O Boże. Ale co, udało się, no, rozpoczynamy, jest dobrze. Mam Urusika, jadę w dobrą stronę, widzicie, od razu ustawiłem się w kierunku tej ściany. Więc chyba jest okej, pojedziemy sobie... Pojedziemy sobie tu może. O, nie wiem, czy... Tu są, na pewno w mieście są gdzieś skróty, ja je muszę tutaj poodkrywać. I może można by było tu gdzieś szybciej pojechać. Dziwnie mi się tym Urusem jeździ, powiem wam, że on tak jakby w ogóle, jakby miał letnie opony i takie już mocno zjechane. Gościu, nie ma przyczepności, co jest? Tak, mogę trochę przez miasto pojechać, bo tam jest w pewnym miejscu taki skrócik. Jeszcze nie wszystko mam ogarnięte dobrze. Tu też mogę, nie. Jest ryzyko właśnie zderzenia z czymś i zatrzymanie się do zera. Tego trzeba unikać. Ale dźwięk fantastyczny tego auta, ja pierdziut. Do większości tych aut... O kurde ty, tu już jest koniec strefy. Do większości tych aut to by wystarczyła chyba sekwencja, nie? Tutaj? I pyk pyk, sekwencja, cik cik. Może zagramy tak następny meczyk. Na sekwencji i zobaczymy, jak będzie mi szło. Pewnie. Dobra. Ósmy po... GTR, co? Uliczne auto dostanę. What? Niedobrze, znaczy ono na pewno będzie szybkie. Ale kurde, tu się większość po tym offroadzie ciśnie. Ale dźwięk. RS4, nie no, nie będę zamieniał ósmego poziomu na RS4, gościu. To jakoś poleci jeszcze po tym offroadzie, bo co? No mamy ten napęd na 4 koła. To powinno jakoś pociągnąć, nie? Tu mamy już koniec strefy. Pisaliście mi w komentarzach pod ostatnim odcinkiem, co się stanie, jak się wyjedzie poza strefę, bo tak się zastanawiałem ostatnio. I pisaliście, że po prostu się odlicza czas, do którego nas wyeliminuje z gry. Nie, tak jakbyśmy tracili po prostu zdrowie. Okej, okay. Tutaj mamy jakiegoś ziombela, który coś tu kombinuje. Traktora ma! Dawaj go! Dawaj go! Jedziemy, gościu, jedziemy, w którą stronę? Dobrze, jadę. Trochę źle pojechałem, ale myślę, że powinienem dać radę. Pff, no tak, GTR i zakręty, to się nie lubi. Dobra, gościu ma jeszcze szansę, bo ja nadrabiam sporo drogi.
Aha, bo mnie nie kieruje. Mnie ten GPS po prostu nie kieruje poza strefkę jakby. Ale tam chyba by było, była możliwość przejazdu jeszcze. Jakby mnie traktor teraz wydymał. Ale by było szkoda. Tu chyba po lewo można skręcić i sobie skrócić też, nie? Tak mi się wydaje. Ja jadę tutaj tak dookoła, no ale mam auto szosowe, więc... Tak, gościu się nie poddał, szacun dla niego, dobrze. O ty kurde, trzymaj się tych zakrętów, gościu. Dobra, mamy. Co teraz? Ej, ja będę miał teraz 9 poziom. Ja dawno nie miałem takiego mocnego auta na eliminatorze. Ja pierdziut. Dobra, i mamy Aventador. 9 poziom. Nie wiem, czy zdążę kogoś wyzwać na pojedynek. No tutaj to już powiem wam, że H-shifter trochę boli. Trochę tu boli, kurde, H-shifter. Dobra, mamy tu jakiegoś gościa. Chodź, chodź, chodź. On też 9 poziom, to nie są żarty. Dobra, tutaj, tu na bank jest skrót. Możemy pojechać sobie tu. Gdzieś tu jest, ja to wiem, wy to też wiecie. Wy to wiecie też. To jest mięsny jeż. Ha. Patrz, patrz, patrz. Dobrze. Ale dziwnie się na offroadzie jedzie, tak skacze jak ta Panamera. To już... Aha, koniec. Oh, shit. Final race, a ja bym to wygrał i bym miał 10 poziom samochodu. Dobra, musimy gdzieś wyjechać z miasta, bo ja czuję, że to będzie poza miastem grubo. Na autostradę myślę, żeby się wbić jakoś. Znaczy blisko autostrady. Czaj, tu jest wylot chyba, po lewo. Myślę, że to będzie tu. Kurde, tu nie jest wylot. Gdzie, 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 gdzie kuźwa, gdzie? Tak myślałem. Dawaj, 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 Aventador. Bo teraz mamy duże szanse, żeby wygrać. Jadę offroadem. Tutaj gdzieś pojedziemy, nie? Dwie mile, to ła, to jest daleko. Dawaj, Aventador, jest są szanse, mamy bardzo szybką furę teraz. O kurde, o kurde, o kurde. Nie. Jedź, jedź, jedź tutaj. Strasznie ciężko go opanować na tych offroadach. 2 mm prześwitu tylko. To jest Aventador, nie? Jeszcze ten ulepszony, policyjny w dodatku. Ty, ale oni też mają jakieś szybkie fury tutaj. O kurde, same baloty słomiane. Patrz, 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 jak od tego drzewa. Nie no, jak oni to? Oni też muszą mieć szybkie fury, ale słuchajcie, ja będę wysoko w klasyfikacji. O nie. O nie, 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 o nie. Kończcie mecz szybko. No, czwarta pozycja, ładnie. Czwarta pozycja. No tutaj ciężko było opanować tego Aventadora na tej prostej, no, znaczy na prostej, no, na offroadzie, strasznie ciężko. Gdyby nie to, to może by mi poszło jakoś lepiej. Dobra, to teraz zrobimy tak, że bez H-shiftera pojedziemy sobie raz, czyli na łopatkach będziemy zmieniać biegi. No bo Aventador i H-shifter, tyle czasu się traci na tym, no nie? Strasznie dużo. Weźmy sobie tutaj, nie automatyk, tylko weźmy manualną. I będzie cyk. I powinno być dobrze teraz. Teraz zobaczę, czy mi łopaty działają. Działają pięknie. Także co, łopatki teraz spróbujemy. Standardowo mam stopę na sprzęgle. A tutaj nie trzeba. Przejście biegowa, skrzynia biegów akurat w tym gnoju. No, no bo tam później już mamy naprawdę takie koksiarskie samochody. A w niektórych tych nawet z czwartego poziomu już mamy łopatki do zmiany biegów. Wiecie, skrzynię automatyczną.
No to tutaj na tym hashifterze jest czasami fajnie, nie? Bo jedziesz sobie tam dużą prędkością, wciskasz sprzęgło, już widzisz, że się zatrzymasz albo w coś uderzysz, to od razu wrzucasz sobie wsteczny i cofasz, nie? To jest spoko. No ale tak do takich awentadorów, nie awentadorów, no to już lepiej mieć chyba tą sekwencję, co? Gonię tutaj takiego małego, ma trochę przewagę. I teraz zobaczymy, czy Mini Cooper jest lepszy od takiego Galanta. Galant jest z drugiego poziomu. No nie wiem, Mini Cooper pojechał sobie drogą, ja pojadę sobie na przełaj. Myślę, że mi się to bardziej opłaci tutaj. Zwłaszcza, że mam trochę drogi do nadrobienia, a Galant nie wiem, czy nie jest z napędem na 4 koła. Chyba nie. W każdym razie wolę jechać na przełaj i chyba uda mi się to wygrać. Cooper pojechał sobie zupełnie jakąś inną drogą. Trochę szutrami, trochę tak, trochę srak. I uda się go objechać, ale w Galancie mam teraz sekwencję. Chłopie, łopateczki, cyk, cyk. I tutaj mam kolejnego Mini Coopera. Dobra, ulepszamy sobie Galanta, będę miał już trzeci poziom i od razu tego Mini Coopera, co tutaj jedzie. Pyk, pyk, trzeba będzie dogonić szybciutko. A Crown Victoria, napęd na tył chyba. No nie wiem, jak tutaj do tego eliminatora przygotowali tę furkę, ale chyba będzie napęd na tył, nie? Tak, nie, o dobra, myślałem, że uda się go już złapać, ale gdzieś mi zwiał. Tu się wszyscy ścigają ze sobą. Wszyscy się powyzywali na pojedynki. Tak sobie myślę, że fajnie jakby w Forza Horizon była taka opcja, że na przykład masz samochód, w którym tylko jest skrzynia automatyczna, nie masz żadnych opatek, nie masz niczego. Na przykład taki Crown Victoria, jestem na 90% pewny, że Crown Victoria występował tylko w skrzyni automatycznej. Jeśli była to jakaś skrzynia ręczna, no to była to pewnie rzadkość. To jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych samochód, który z wyglądu niewiele się zmienił od lat 70. W każdym chwili, chyba od 70. albo 80. W każdym razie, tutaj na przykład nie wyobrażam sobie, żeby były jakieś łopatki i fajnie by była opcja tak w grze, żeby sobie można było ustawić, że w zależności od tego, jakim samochodem jeździsz, to masz albo sekwencję, albo zwykły po prostu automat bez możliwości zmiany biegów, albo masz ręczną skrzynię biegów. Włączasz sobie taką opcję, coś jak taki soft lock, nie? Że jak grasz sobie, powiedzmy, w jakąś rajdówkę, to kąt skrętu kierownicy ustawia ci się do danego samochodu. W jednym samochodzie masz 540 stopni, w drugim masz 900 i po prostu sobie grasz, nie musisz za każdym razem do ustawień zaglądać, nie? I tutaj też by to było fajne, żeby właśnie można było coś ustawić, taki soft lock, ale dla biegów, wiecie, o co chodzi. Czyli, że nie trzeba do tych ustawień za każdym razem zaglądać i przełączać się na sekwencję, czy na automat, czy tam na hashifter. Tylko żeby to się samo robiło, w zależności od tego, w jakim samochodzie jesteśmy. To by było super, nie? Tutaj kogoś mam. Mini Cooper się jeszcze ostał jakiś. Proszę bardzo. No powiem wam, że Crown Victoria może mieć troszeczkę problem, jeśli chodzi o jazdę. Patrz jak ucieka. Jeśli chodzi o jazdę między drzewami, to ten samochód jest takim większym klocem, może być problem. Ja już tutaj mam przycisk na triggerze, namierzam go. Pyk. Proszę bardzo, Mini Coopera. O kurde, musimy zawrócić. Nie no, na autostradzie mnie nie porobi, kurde, nie ma szans. Chociaż ten samochód nie przyspiesza jakoś super, ale to jest poziom trzeci, no. Kontra poziom pierwszy, tutaj nie ma litości, jedziemy. Zobaczcie sobie, no tutaj mamy tylko taką dźwignię. Nawet pewnie nie mamy jakiegoś tutaj takiego lewarka z boku do wiesz, zmiany ustawień biegów, czy to wsteczny, czy to parking, czy to drive. Tylko po prostu mamy taką dźwignię tutaj, nie? Żadne łopatki, jakie łopatki? W Wiktorii daj spokój. Stoporne auto. Co to w ogóle, mamy tu jakąś klamkę? No chyba, aha, ja wiem od czego to jest. To jest od reflektora, żebyśmy mogli sobie coś tam oświetlić inaczej. Jak są takie, tutaj jest do tej Crown Victoria taki dodatkowy reflektor. I on był głównie dla policji, nie? Albo dla jakichś służb specjalnych. Nie wiem, czy uda mi się go pokazać, ale jest taki z boku, z jednej i z drugiej strony. Można sobie wtedy oświetlać na lewo, na prawo. Dobra, Crown Victoria, żegnamy się z tobą. Fajnie było tobie opowiedzieć, ale czas na szybszy samochód, bo my to kurde musimy w końcu kiedyś wygrać, no. Dobra, co mamy do wyboru? Subaru. No dobra, może być. Czy to jest to nowsze? To jest to, Subaru, okej. Okay. To nie jest to nowsze, ale to jest też fajne Subaru w hatchbacku. Kurde, ja widzę, że tylko delikatnie dotknę ten hamulec
nożny i samochód od razu zapala te światełka. Muszę sobie jakiś dead zone włączyć, bo jest zbyt responsywny. Nawet sobie to teraz zrobię. O kurde, tego monstera by było fajnie pokonać, ale on jest szybki, on jest zajebisty na oprawdy. Może być mi ciężko. Nie, no kurde, moja subarka za wolna jest. Jeszcze tutaj widzę, niektórzy mają z 9 poziomu samochody. Tu mnie coś goni. Może to nie mnie. Kurde, gdzie on, co on robi? O, dawaj go, dawaj go. Ciul, może uda się wygrać, no, zobaczymy. Chociaż tamten samochód naprawdę świetny jest na offroad. Jedyne co mogę tutaj spróbować zrobić, to jechać w prostej linii jak najszybciej. Bo ja mam bardzo wolny samochód, jakby mi się udało tamtego z 7 poziomu zgarnąć, to by było zajebiście, gościu. Na razie mam przewagę, ale on jest bardzo szybki na offroadach i on... Jego nic tutaj nie będzie... O, fuck. Jego nic nie będzie zatrzymywać, jakby każdy murek to on przeleci po prostu. Ale się chyba uda. Ale się kurde chyba uda, patrz! Ja zgarnąłem jego furę tą zajebistą. Jakby było fajnie, jakbym nie musiał jej zamieniać na nic. Bo ona jest naprawdę dobra na ten offroad. 7 poziom, gościu, jaki fart! Przyfarciłem z tym w Subaru, gościu nie był ogarnięty. W ogóle nie był ogarnięty w tym samochodzie, ale to jest taki dobry samochód na offroad. Dobra, zobaczymy teraz, co my tutaj mamy. O kurde, o kurde, Alfa Romeo, nie ma szans, gościu. Ale popiernicza. Ale patrz, co się dzieje na offroadzie, zobacz. Żebym się tylko nie rozwalił, nie? To będzie super. Walka. Patrz, gościu. Robimy go. Ja bym tego samochodu nie chciał zamknąć. O kurde, to jakieś budynki. O, shit. Nie, porobił mnie, kurde, trafił między te. O, fuck, taki fajny samochód miałem. Kurde, nie wolno zachwalać, nie wolno zachwalać niczego twojego, no. Ani fury, ani jakiejś rzeczy, która się może po prostu spieprzyć. Ja myślałem, że po prostu jak będę miał tamten samochód, to rozwalę wszystkich, no ale miałem niefart i trafiłem w tamten budynek, no i jest jak jest, no co tu dużo gadać. Dobra, co my tu mamy na 4. poziom Golfa, No i Golf pokonał miniacza, tutaj nie było nic ciekawego do oglądania, to było dosyć łatwe do przewidzenia. Dostaniemy sobie kolejną furkę, tym razem będzie to... Macan, no całkiem spoko, już 5. poziom, to nie są żarty. Ja zauważyłem, że teraz mniej graczy trochę gra, nie? Zobaczcie, że dobiło mnie do sesji, w której początkowo było 40 osób, a to jest sesja na 70 bodajże ludzi, nie? Coś koło tego, więc no trochę szkoda. Okej, tu mamy kogoś. Makanek może sobie z nim poradzić. Tak jest. Crown Victoria, nie ma problemu, powinniśmy dać radę. Crown Victoria, zanim stąd wyjedzie z tym napędem na tył, to minie trochę czasu. Za ten czas ja już dojadę do mety i zdobędę sobie lepszy samochód, chociaż ten Macan jest całkiem dobry, nie? Ale wiadomo, im wyższy poziom, tym lepiej. Jedziemy, tutaj między drzewami będzie trochę ciężko. Może pojedziemy sobie tak trochę bardziej prawą stroną. Ja tutaj kiedyś robiłem takie skoki, nie wiem czy pamiętacie. Bardzo trudny skok był tu do zrobienia. Trzeba było tam odpowiednią odległość ogarnąć, żeby jakiś samochód zdobyć, już nie pamiętam. Ty, ale on dobrze pojechał tą Crown Victoria, wow. Mogę mieć kurde problem. Zwłaszcza, że SUVy to widzicie jak tutaj jeżdżą. Lecą po prostu. O kurde, chyba mnie porobi, gościu. Chyba mnie, gościu, porobi Crown Victoria. What? Ja jadę na przełaj, no już muszę ryzykować. Nie wierzę. Ale leci ty, gościu. Cisnę gaz do końca, tu już nie mam... Oh shit! Gonimy tu gościa, patrz, pociąg mi go przyblokował. Okej. Czwarty poziom kontra czwarty. Dwa lancery? Ale z różnych roczników. Ciśniemy, zobaczymy jak to pójdzie. Okej, mój chyba szybszy trochę, chociaż nie wiem. O, rozwalił się, dobrze. O, loteria trochę tutaj, powiem wam. Okej, gaz. O,
się ciężko będzie się rozpędzić. Dawaj, dawaj, las. Nie, dobrze jest, dobrze. Tam ten z tyłu został bardzo. Jest chyba git. Fajnie wyglądają te światła z tyłu, nie w tym lansowaniu. To już stary samochód jest. Jego możecie kupić za 15 taka, nawet w całkiem niezłym stanie, podejrzewam. Tylko że oczywiście wersję taką cywilną, a nie taką dopieprzoną jak tutaj mamy w Fordzie. No ale wygląd macie mniej więcej ten sam, tam trochę dyfuzorem się różni, wydechem, przodem delikatnie, po prostu taki mniej groźny jest ten, powiedzmy, z silnikiem dwulitrowym, jakimś tam benzynowym, 130, kurde, kunia. Ty patrz, dogoni mnie, gościu. Ale światełka z tyłu masz te same, nie? I taki wygląd, powiedzmy, lancerowy. Piękne to było. Znaczy jak samemu się rozbijasz, to nie jest piękne, ale jak ktoś się tak rozbije koło ciebie. Jakby on się tam nie rozbił, to by mnie rozwalił. To było ostatnie drzewo na skraju lasu. Jakby ominął to ostatnie drzewo na skraju lasu, to by mnie porobił lekko, nie? Jakby samochody były bardzo porównywalne do siebie, jeśli chodzi o osiągi. Jechaliśmy praktycznie tak samo przez dłuższy czas, jak tam zaczęliśmy się ścigać. Teraz mamy, proszę bardzo, rama. Lecimy kogoś cisnąć. O, widzę, że tam ktoś leci w powietrzu. Trzeba go dogonić. Tutaj dwóch widzę, że się próbuje coś tam złapać, ale ty się nie spodziewa, ziomeczka z boku. Proszę bardzo, proszę bardzo. Co to? O kurde, o shit, to jest dużo lepsze auto od mojego. Ja pierdziele, może mnie nie zauważy, może mnie... Czekaj. Jadę za nim, bo on pewnie myśli, że ja go chcę złapać czy coś. Ale on ma zajebiste auto, to jest taki Dakarowiec wyrąbany w kosmos. Dawaj, tak, dawaj, dawaj, dawaj! O, ale mu uciekłem temu wysokiemu poziomowi. Dobrze, dobrze. Teraz będzie równy pojedynek. Ja, tamten gonił go przez pół mapy, ja mu go zabrałem. Dobra, mamy takie same samochody teraz, słuchajcie, nie ma żartów. Na asfalt wyjechać. Albo na drogę, czekaj, co to tutaj jest? Jest asfalt, dobra. O! Jak się rozwalił o budynek, gościu. Dobrze, dawaj, Lucek. Ja na jakimś niskim biegu, zamiast na obroty go wprowadzić, to jadę tak. Nieważne. Tamto się rozwalił budynek, znowu miałem farta. Okej, muszę przez drzewa jechać, nie ma opcji. Tylko powoli, powoli. Żeby tu jeszcze mieć jakąś możliwość manewrowania, bo taka wielka furka, jak się jedzie dosyć szybko, no to ciężko tym skręcać. Okej, udało się zwyciężyć. Co my tutaj mamy? Kajenka. Nic, musimy wziąć, bo to jest wyższy poziom. Koniecznie. Ty, ten gościu tutaj, patrz, on jedzie na skraj mapy. Co on robi? To jest chyba ten z tą dobrą furą. Nie, ja go nie gonię, ja go nie gonię. Ja go nie gonię, on ma tam chyba 9 poziom, a ten Dakarowiec jest zajebisty. To jest taki miniacz. Chyba 9 albo 7. Coś takiego. Ty, może dałbym mu radę? Może by nie było tak źle. Idziemy kogoś szukać. Ty, mam go, mam go, mam go, chodź tu. Co on tu ma? Bierzemy 4 poziom ekstra. Do środka strefy. O nie, patrz, patrz, patrz. Na krawędzi strefy to jest właściwie. Ale ciekawe. Meta jest na krawędzi strefy. Teraz się nie rozwalić, bo tu będą lasy i taka trochę loteria. Jak trafisz, tak, tak pojedziesz, no. Okej. Okay. Okej, okay, pojedziemy trochę tu, jest tak jakby rzadziej tego lasku. Mijamy murki i chyba będzie. Doganiam je, gościu. No ładnie cisnął. Ładnie cisnął, no 4 poziom ma, to nie jest tak łatwo. Golfem jeszcze? Dobrze. Porsche się spisało, Porsche. Teraz Urus, wracamy do Urusa z początku. Z początkowego meczu. I teraz tu mamy sekwencję i proszę bardzo. 15 graczy zostało. Tutaj kogoś mamy. Ktoś się tutaj zrespił teraz. Dawaj go, dawaj, 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 dawaj. Dobra, gdzie? Tutaj. O shit, ona mnie zrobił, ty! Chyba niespecjalnie, ale...
Rozwalił mnie, no taki jest ten tryb, tu się walczy. To jest walka. Gdyby tu były jeszcze jakieś karabiny poprzyczepiane do samochodu, to już w ogóle wybuchy jakieś, nie? Tego typu tematy. Czekaj, bo to jest niedaleko. Musimy cisnąć, ja mam na pewno szybszy wóz od tego rebela, ale on jest też trudny w opanowaniu, jak już leci. Patrz. A próbował zepchnąć coś. Dobra, ja się jeszcze mogę rozwalić, bo chyba my jedziemy... Kurde, tu są te baloty. Musimy je omijać. One mocno zwalniają i pyk! Udało się. No rebel jest dużo wolniejszy. Dobry na offroad, ale kurde, jednak tutaj prędkość zrobiła swoje, no nie? Co teraz mamy? Ferrari FF, 8 poziom. No tutaj już podejrzewam, że ciężko będzie. Chociaż FF chyba miało napęd na 4 koła, nie? Z tego co kojarzę. Mimo to może być ciężko na tym offroadzie. A jednak bym wolał mieć offroadowe jakieś autko, bo to na końcowy pojedynek jest najlepsze. 8 poziom. Dobra, mamy tu kogoś. Spróbujemy go dziabnąć. Próbujemy. Chodź. 10 poziom on ma. What? Jakby go pokonać. O, fuck. Jak on ciśnie, o kurde. Mi zostało tylko jechać na przełaj, nie? Ale rzuca. On tym Austinem takim ulepszonym. Ale to jest chyba drago. O nie, to już koniec, to już meta w tym miejscu. Nie wierzę. I co? Trafił w ogóle? A 9 pozycja. Tak wyglądało, jakby nie trafił w to miejsce. Ale on miał i tak dragowy samochód, to jemu było ciężko, nie? Ciekawe właśnie, jak on wygrał ten pojedynek, to co on może zrobić? Czy on ma brać mój samochód, czy dostaje jakiś jeszcze ulepszony albo inny do wyboru z 10 poziomu? W każdym razie, ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Fantastycznie się bawiłem na nowym sprzęciku. Uła! Trzymajcie się, hejka!